et decorum est pro patria mori. O jak słodko i przyjemnie jest umierać za ojczyznę. Te słowa zaczerpnięte z pieśni rzymskiego poety Horacego jakże trafnie oddają postawę naszych dzisiejszych bohaterów. Poległych żołnierzy Armii Krajowej w Owczarni, gmina Józefów nad Wisłą. Czcigodni księża, szanowna rodzino świętej pamięci Andrzeja Migdala pseudonim Siapek, dostojni goście. Witam na uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej świętej pamięci Andrzeja Migdala, pseudonim Siapek, żołnierza Armii Krajowej, który wraz z 17 kolegami z oddziału Krycha, porucznika Mieczysława Zielińskiego został zamordowany dnia 4 maja 1944 roku w Owczarni gmina Józefów przez oddział AL Cienia. Jezu, udziel też dar przybywania z Tobą w niebie świętej pamięci Andrzejowi Migdalowi, jego kolegom, towarzyszom, którzy walczyli tutaj na ziemi za swoją ojczyznę, nagródź ich łaską ojczyzny niebieskiej, Ciebie prosimy. Samolotu alianckiego pod Ratoszynem
gmina Chory. Szanowni zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Nazywam się Krzysztof Księże. Jestem praprawnukiem Andrzeja i Bronisławy Sosraków Migdal i prawnukiem Jana i Władysławy z Migdalów Trybalskiej. Czuję się zaszczycony, mogąc przedstawić życiorys zamordowanego w Owczarni Andrzeja Migdala, żołnierza Armii Krajowej, którego bratem mojej prababci Władysławy Trybalskiej. Andrzej Migdal urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Klętowicach. Był najmłodszym z 10 dzieci Bronisławy i Andrzeja Migdala. W 11 dniu życia zmarła mu matka. Wychowywała go siostra Melania. W domu mówili mu Witold. W wieku 12 lat osierocił go ojciec. Był oczkiem głowy starszych sióstr: Władysławy, Melanii, Janiny i Józefy. Po ukończeniu nauki wyjechał do pracy w Poniatowej, gdzie w połowie 1939 roku uruchomiono montaż sprzętu radiowego. Niestety rozpoczęcie produkcji w fabryce późniejszej EDA zbiegło się z początkiem II wojny światowej. W pierwszym okresie okupacji były tam warsztaty naprawcze maszyn. Tam też pracował Andrzej. W miarę możliwości odwiedzał rodzinę w Klętowicach. W 1943 roku podarował siostrze Helenę wykonaną przez siebie piwnicę w kształcie liścia klonowego, która jest po nim pamiątką do dzisiaj. Zachowała się również geometryka urodzenia, którą dał bratu Celestynowi na przychowanie. Z czasem przyjeżdżał coraz rzadziej. Mówiono, że został zdekonspirowany i Niemcy go poszukiwali. Dlatego postanowił wstąpić do partyzantki. Niestety nie znamy wielu faktów z jego życia. Jednakże chcemy pamiętać o tym tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce 4 maja 1944 roku w Owczarni. Ze znanych nam relacji świadków wynika, że Andrzej został ciężko ranny. Tego samego dnia wieczorem powiadomiono ówczesnego proboszcza parafii Boli, księdza Marcina Ślusarza, o 2 ciężko rannych żołnierzach. Wziął więc on ze sobą 2 konsekrowane hostie i udał się do nich. Po drodze został zatrzymany, aby podać hostię innemu rannemu. Gdy dotarł do Owczarni, została mu więc tylko jedna hostia, którą podzielił między 2 ciężko rannych. Jeden z nich niedługo potem zmarł. Prawdopodobnie był to właśnie Andrzej Migdal, pseudonim Siatek. Na drugi dzień wraz z innymi zamordowanymi został przewieziony do Opola Lubelskiego. Jego starszy o 4 lata brat Celestyn został powiadomiony przez partyzantów o tym, co wydarzyło się w Owczarni oraz że jego brat zmarł w nocy z odniesionych ran. Ponieważ wiadomo było, że ciała zamordowano w przemieniu Niemcy, rodzina w obawie o własne życie od razu nie zgłosiła się do ciała. Został więc pochowany wraz z 12 poległymi w Owczarni partyzantami Armii Krajowej w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim, gdzie spoczywa do dzisiaj. Dzisiaj, w 95. rocznicę urodzin Andrzeja, odsłoniły pamiątkową tablicę przy grobie jego rodziców. Niech w ten symboliczny sposób podtrzymuje pamięć o nim w naszej małej ojczyźnie. Będzie on równocześnie wyrazem wdzięczności dla rodziców bohatera. Cześć jego pamięci!